Składowej Hanki Ordo-Lubny. To są te inwestycje, które zgłasza i Rada Dzielnicy, i kandydaci na radnych, ale również i mieszkańcy. Remont chodnika ulicy Grabskiego, to akurat mieszkańcy też o to wnioskowali. No i warto wspomnieć, że mamy termomodernizację szkoły podstawowej numer 33 i również numer 26. Obydwie szkoły są w ocenie i przedszkole numer 14, czyli tutaj korzystamy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, a też własnymi środkami będziemy część tych obiektów poddawać termomodernizacji. Na Starym Mieście oczywiście w pierwszej kolejności trzeba powiedzieć o tej modelowej rewitalizacji, którą realizujemy. Ona obejmuje również i Stare Miasto, ale oprócz tego wnioskowany monitoring, czy rozbudowa monitoringu, bo w części on jest, uporządkowanie spraw własnościowych nieruchomości, co pozwoliłoby przyspieszać z remontami czy rewitalizacją kamienic. Jeśli chodzi o Śródmieście, to co najistotniejsze, to termomodernizacja szkoły podstawowej nr 24. Tutaj jest brak zgody konserwatora na taką klasyczną termomodernizację. W związku z powyższym nie będzie tu środków Narodowego Funduszu. Będziemy musieli użyć tutaj w 100% własnych środków, bo nie będzie tak zwanej efektywności energetycznej. My to wiemy, ale też szkoła wymaga termomodernizacji. Będziemy to robili. Remont nawierzchni ulicy Wierciańskiego, urządzenie parkingu przy ulicy Biernackiego. To są też te przykłady zadań, o które pytają mieszkańcy. Ale jeśli chodzi o szkoły i to, co jest najistotniejsze, najważniejsze, to mamy tu oczywiście trzecie ELO, szkoły podstawowej nr 20, szkoły podstawowej nr 9 i szkoły podstawowej nr 5. Tutaj będzie podobnie. Ta szkoła będzie musiała być realizowana z własnych środków ze względu na to, że nie będzie dostępu do środków z Narodowego Funduszu, ale pozostałe termomodernizacje przejdą w tym klasycznym, bym powiedział, modelu. Jeśli chodzi o Wieniawę, mamy tu oczywiście termomodernizację szkół podstawowych nr 6 i 18, przedszkola nr 5, przebudowę boisk przy szkole podstawowej nr 21, mamy dokumentację hali i jednocześnie potrzeba jest boiska przy pierwszym ELO. Pierwsze ELO już przeszło tą termomodernizację, teraz potrzebne są te obiekty sportowe. Ale pamiętajmy, że tutaj mamy kompleks ulic, które powinny być wyremontowane wraz z przebudową Alei Racławickich. Tutaj mamy m.in. Popiełuszki, Skautów, Junoszy, Legionowej, Snopkowskiej, Ćwiklińskiej, Puławskiej, ale przejechałem się niedawno ulicą Popiełuszki, sprawdzając sygnały mieszkańców. Ta ulica też wymaga remontu. Te remonty będziemy dostosowywali do tej dużej przebudowy Alei Racławickiej. Chodzi o to, żeby też sprzęt, który budowlany, nie niszczył bocznych ulic. Tutaj mamy pełną zgodę z Radą Dzielnicy i mieszkańcami. Pamiętajmy również o filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mówimy tutaj o Karczmie Słupskiej. Sławinek, tu oprócz drobnych prac remontowych, które obejmą ciągi ulic, budowa ulicy Spadowej, o to mieszkańcy wnioskowali, a także o zorganizowanie domu seniora i tu na tym będziemy też się koncentrować. Wszystkie dzielnice powinny przejść modernizację chodników i oświetlenia ulicznego. My w części to oświetlenie uliczne już modernizujemy. Mówimy tutaj o zastosowaniu tej technologii LED-owej, mówię o wymianie starych lamp. W części to są te inwestycje, które będą miały miejsce i tam również modernizacja oświetlenia, a w niektórych przypadkach po prostu ta instalacja oświetlenia będzie oddzielnym zadaniem inwestycyjnym. Utworzenie takich centrów aktywności w dzielnicach, to co jest istotne, w każdej dzielnicy będziemy tworzyć, to nie oznacza, że będziemy za każdym razem budowali, bo mamy do wynajęcia powierzchnię w naszych budynkach użyteczności publicznej, bądź w niektórych przypadkach będziemy wykorzystywali istniejące prywatne już budynki, tak jak chociażby w Szerokim utworzyliśmy tam filię biblioteki publicznej, czy na Botaniku podobnie jest to wynajętej powierzchni. To jest najszybciej tworzona przestrzeń dla naszych mieszkańców i ta aktywność kulturalna, społeczna, zwłaszcza jeśli chodzi o seniorów, znajduje wsparcie organizacyjno-instytucjonalne. Chciałem również powiedzieć, że będziemy tworzyli te kluby seniorów znowuż w partnerstwie z naszą Radą do Spraw Seniorów, ale na zasadzie, że w każdej dzielnicy.
Poszukujemy w tej chwili dodatkowych miejsc na kluby seniorów. Mamy potrzebę utworzenia na Wieniawie, na Sławinku. Tutaj zresztą już rozmawialiśmy z jedną ze spółdzielni mieszkaniowych, przejmiemy na Wieniawie. Już jesteśmy w fazie negocjacji wolną przestrzeń. Myślę, że akurat z dobrym skutkiem dla mieszkających seniorów w sąsiednich budynkach. Pamiętajmy również, że w tym roku zakończymy termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 25, bursy przy Popiełuszki, Szkoły Podstawowej nr 7, Zespołu Szkół Energetycznych. Mamy zatem tutaj przykłady tej kontynuacji działań. Jeden etap zamykamy, otwieramy sobie następny do tych działań inwestycyjnych. To są nasze szczegółowe zobowiązania. Oczywiście w innych dzielnicach, w innym okręgu będziemy przedstawiali podobnie. Proszę Państwa, czy jakieś pytania? Chciałem tylko doprecyzować, to Pan Prezydent wspominał o tej wymianie lamp i chodników, to chodziło oczywiście o całe miasto, czy... Tak. Ja po prostu to ująłem jako w tym kontekście, ale robimy taki przegląd stosownie zresztą do wniosków mieszkańców tych działań, które będziemy podejmowali w kolejnych budżetach, tak, czy w ramach kolejnych budżetów. Pamiętajmy również, że my cały czas inwestujemy, budujemy drogi, a tam jest wciąż rzeczy wymiana całego oświetlenia. Natomiast tam, gdzie tych inwestycji nie będzie, będziemy autonomiczne takie inwestycje prowadzić. To nie tylko jest związane z oszczędnością energii, z tą efektywnością energetyczną, bo to oczywiście też jest istotne i ważne, LEDy zużywają mniej prądu, ale związane jest również z postulatem doświetlenia ulicy i placów. Tu mieszkańcy mają rację, w wielu przypadkach potrzebne są dodatkowe